Zapraszam do wygłoszenia swojego referatu panią dr Barbarę Kmiecik, która przyjechała do nas z Opola, z Uniwersytetu Opolskiego. Aktualnie zaangażowana jest w pracę w Bibliotece Wydziału Teologicznego. Pani dr Kmiecik przedstawi nam referat Edyta Stein w dialogu z człowiekiem na drodze do prawdy. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, również tych, którzy zgromadzeni są przy monitorze. Zaproponowałam dzisiaj taki przewrotny tytuł w stosunku do konferencji, tytułu konferencji, aby zaznaczyć, że sztajnowska antropologia filozoficzna i teologiczna opiera się najpierw na doświadczeniu dialogu. Chciałabym przedstawić Edytę Stein jako osobę, która towarzyszyła innym w odkrywaniu prawdy. Prawdy o sobie, prawdy własnego życia, prawdy o Bogu działającym w tych, którzy się na Niego otwierają. W korespondencji z Romanem Ingardenem Stein napisała: moje prace są zawsze jedynie odzwierciedleniem tego, czym zajmowałam się w życiu, bo jestem już tak skonstruowana, że nie mogę się obejść bez refleksji. Intencją mojego opracowania było przyjrzenie się i uczenie się od świętej sztuki bycia z innymi, słuchania ich, szukania prawdy w dialogu, sztuki towarzyszenia duchowego. Jedną z inspiracji do tematu badań był krótki artykuł Marii Amatyneier, Edyta Stein, kierownik duchowy, zamieszczony w zeszytach karmelitańskich w 1989 roku. Ponadto zaciekawiło mnie też nowe spojrzenie na Edytę Stein, jaką proponował w swoim życiu ksiądz dr Krzysztof Grzywocz, o którym mówił 2 lata temu tutaj referujący ksiądz Tomasz Wieliczko. Uwzględniony 3 lata temu duchowny, ceniony kierownik duchowy i terapeuta, widział w świętej Edycie mistrza relacyjności, mistrza dialogu. Widział osobę, która doświadczona trudem własnych poszukiwań przy wsparciu znaczących jej życiu osób, potrafiła innych również prowadzić do prawdy. Nawet jeżeli oznaczało to trudną do udźwignięcia konfrontację ze sobą. Kluczem powodzenia była zawsze relacja, budująca porozumienie więź. Współczesna literatura dotycząca dialogu duchowego i dialogu terapeutycznego potwierdzają świetną intuicję i kompetencje świętej w tym zakresie. Podobnie zresztą mówi się o świętym Janie od Krzyża czy świętej Teresie Zawila, którzy byli jej duchowymi mistrzami. Edytę przecież interesowała psychologia. Była przedmiotem jej studiów. I to nie tylko w formacji akademickiej we Wrocławiu, ale również potem śledziła powstające nurty i potrafiła ocenić ich przydatność we wspieraniu rozwoju osobowego o człowieku. Pozwolę sobie tutaj zacytować. Gdy jako narzędzie rozumienia stosowana jest psychoanaliza, pojawia się ogromne niebezpieczeństwo, że przecięciu ulegnie żywa więź między duszami, która stanowi przesłankę wszelkich oddziaływań pedagogicznych, jak również przesłankę wszelkiego autentycznego rozumienia. Koniec cytatu. Dociekanie prawdy odbywa się zatem według Stein zawsze w dialogu. Przybierano taką formę, jaka jest możliwa. Dialogi bezpośrednie Edyty znamy tylko z relacji autobiograficznych i biograficznych. Trochę bezpośredni wgląd daje lektura korespondencji Edyty Stein. Zapisy wymiany myśli dostarczają dyskretnych wskazówek na temat dialogów z ludźmi o prawdzie, w stronę prawdy. I to tej również z dużej litery. Zainspirowana tą intuicją podjęłam się pogłębionej lektury listów w poszukiwaniu śladów dialogów towarzyszenia w wypowiedziach respondentów obustronnie. Wnioskami z tego badania, z poszerzeniem o dane biograficzne, chciałam się tutaj syntetycznie podzielić. Oszczędzając w krótkim przedłożeniu obszernych cytatów, chciałabym pokrótce scharakteryzować elementy, które moim zdaniem miały znaczenie w kształtowaniu się tej cichej służby prowadzenia innych w drodze do prawdy. Według mnie pierwszym elementem jest sama osobowość Edyty. Drugim szukanie mistrzów i poddawanie się formacji mistrzów. Trzecim elementem wpływ metodologii, którą zgłębiała i której poszukiwała. I w końcu cały proces stawania się mistrzem dialogu. Pierwszy element, osobowość. Naznaczenie cech osobowych i naturalnych predyspozycji Edyty do szukania prawdy w dialogu towarzyszenia zwróciła uwagę właśnie siostra Maria Amatyneier,
karmelitanka, współsiostra, biografka, redaktorka dzieł Edyty Stein. Zauważyła u Edyty już w młodym wieku skłonność do prowadzenia innych, co mogło wynikać z dużej samodzielności oraz otrzymywanego od bliskich wsparcia i zachęty. Przebywanie pomiędzy dorosłymi i dojrzałymi ludźmi w niej samej ukształtowały postawę bacznej obserwatorki, pojmującej w lot trudne sprawy dotyczące relacji osobowych. Już jako studentka posiadała wielkie zdolności relacyjne, empatię, wielkie pragnienia duchowego bogactwa, poszukiwania szeroko rozumianej prawdy. W opinii biografki często przejmowała rolę kierowniczą. Siostra Neil podkreśla zdolność obserwowania, prowadzenia innych, przejmowania inicjatywy, a nawet wpływania na innych, wywierania wpływu. Osobiście uważam, że jej cecha dominacji, wzmacniana przez zawód nauczycielski potem, zaczęła ustępować w kierunku poddawania się Bogu, przyjęcia postawy dzieciństwa Bożego. Erich Przywara zauważa nawet bardzo charakterystyczną dla Stein surowość wobec siebie, połączoną z czasem z łagodnością i wyrozumiałością wobec innych. Lecz nie bynajmniej pobłażliwością. Znamienne jest to, że mając swoje silne przekonania i umiejętność modyfikowania przekonań innych, absolutnie nie lekceważyła ludzi inaczej myślących albo błądzących. Otwartość ludzi dotyczyła także tych, którzy mniejsze zdolności mieli intelektualne albo doświadczały trudności w komunikacji, zaburzeń psychicznych, depresji. Podaje się tutaj też przykład przyjaciółki Toni, z którą przystawała, z którą rozumiała i której towarzyszyła. Edytę cechowało budowanie naturalnej solidarności, relacyjność, mądre ocenianie innych ludzi i realiów ich życia, połączone z powściągliwością i niezwykle istotną dyskrecją. Posiadała talenty mediacyjne i umiejętność rozsądzania spraw. Ten rys osobowościowy należy zakończyć zwróceniem uwagi na niezwykłe poczucie odpowiedzialności za wspólnotę i świadomość wpływu własnego rozwoju jednostki na społeczeństwo, na rodzinę, miejsce nauki, pracy, na naród, wspólnotę wyznaniową, a nawet kształtowanie ludzkości, człowieczeństwa w wymiarze uniwersalnym. Siła jej osobowości była wzmacniana przykładem osób, które ją pociągały i kształtowały, stąd szukanie mistrzów. Poszukiwanie autorytetu towarzyszyło Edycie od najmłodszych lat. Po ukończeniu renomowanej szkoły podjęła studia pod kierunkiem znanego badacza psychologii Williama Sterna. Pragnienie studiowania pod kierunkiem prawdziwego mistrza zdeterminowało w krótkim czasie młodą, energiczną studentkę do wyjazdu do Göttingen i poddanie się formacji filozoficznej Edmunda Husserla, niekwestionowanego mistrza fenomenologii. Choć niełatwy w kontakcie, filozof przekazał jej i licznym adeptom tej nowoczesnej metody prawdę swojego życia intelektualnego. Uczyła się u boku mistrza praw fenomenologicznych i przekazywała je także innym. Po latach współpracy, konwersji i odejściu z asystentury ostatecznie gorliwie pragnęła, żeby również on znalazł mistrza przez duże M, znalazł Jezusa. Niewątpliwie Edyta Stein odnalazła właśnie w nim przede wszystkim mistrza, w Jezusie, którego blask prawdy rozświetlił jej życie. Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej mówił w ten sposób bardzo dobitnie. Miłość Chrystusa była ogniem, który rozpalił życie świętej Teresy Benedykty od krzyża. Ten ogień ogarnął ją znacznie wcześniej, niż to sobie uświadomiła. Jako pierwszy cel Edyta Stein wyznaczyła sobie wolność. Przez długi czas była osobą poszukującą, jej umysł niestrudzenie dociekał prawdy, a jej serce otwierało się na nadzieję. Z zapałem przemierzała niełatwą drogę filozofii i dlatego została ostatecznie wynagrodzona, zdobyła prawdę. Trafniej można powiedzieć, że została zdobyta przez prawdę. Odkryła bowiem, że prawda ma na imię Jezus Chrystus. Koniec cytatu. Czy jednak to poznanie dokonało się wyłącznie poprzez rozmyślania, poprzez dedukcję? Bynajmniej. Stało się to w dialogu, za pośrednictwem również innych osób, Reinacha, Jadwigi, Konrad Marcius i innych konwertytów. W dialogu z samym mistrzem. Nie chcąc jednak więcej błądzić po drogach ścieżki wiary, potrzebowała dialogu duchowego nadal.
korzystając z wielowiekowej tradycji duchowej Kościoła, poddała się tym razem po konwersji prowadzeniu przez innych ludzi, prowadzeniu przez kierowników duchowych, przez mistrzów duchowych, którzy dzięki doświadczeniu i wiedzy teologicznej mogli jej pomóc właściwie przemierzać te ścieżki i pewnie stawiać kroki do zjednoczenia z Jezusem prawdą. Posłuszna zaleceniom i wskazówkom swoich przewodników, w efekcie osiągnęła harmonię życia odzwierciedlonej w codzienności, zwłaszcza w postawie służby innym. Znane są nam postacie dwóch przewodników duchowych. Należą do nich Józef Śwint i Rafał Walcer. Ksiądz prałat Józef Śwint był pierwszym po konwersji doradcą, który czuwał nad właściwym kierunkiem rozwoju jej życia duchowego. Jemu to pierwszemu Edyta bez obaw otwierała swoje wnętrze w dialogu towarzyszenia. Wspominając ciepłe z nim relacje, pisała: jego kierownictwo było spokojne, pewne i roztropne, oparte na mądrej wiedzy ludzkiej i na doświadczeniu dziesiątków lat pracy duszpasterskiej, zarazem jednak pełne świętego szacunku dla działania Boga w duszy i równie delikatne, jak śmiałe. Tą postawę wydaje się również Edyta przyjmować w swoim życiu. Ale Edyta ceniła sobie przede wszystkim wolność, stąd nie była związana kierownictwem duchowym. Potrafiła zbierać mądrość od różnych osób i nawet w czasie, gdy poddana była kierownictwu Świnta, równolegle utrzymywała także kontakt z polecanym kierownikiem duchowym Günterem Schulemanem, gdy odwiedzała Wrocław. Później, po śmierci świętego prałata Świnta, w poszukiwaniach kierownictwa duchowego niewątpliwie ważną rolę odegrał Erich Pschwara, nazywany w źródłach spowiednikiem Edyty Stein, choć pozostaje w cieniu jego wpływ na życie duchowe młodej filozof. Ale to on polecił jej jako duchowego mistrza opata benedyktyńskiego klasztoru w Beuron, ojca Rafała Walcera. Ten wybitny duchowny wprowadził ją w głąb chrześcijańskiej duchowości. W latach 1927-33 wielokrotnie do opactwa przyjeżdżała Edyta Stein, korzystając z rozmów. On też pomógł jej rozeznać powołanie do Karmelu, do którego wstąpiła w 1933 roku w Kolonii. W 1935 roku opat Walcer został zmuszony przez reżim nazistowski do emigracji do Francji, skąd utrzymywał serdeczny kontakt korespondencyjny tak długo, jak to było możliwe. W listach nazywał świętą karmelitankę Benedicta Cara, droga Benedicto. Żadnemu innemu kapłanowi Edyta tak bardzo nie otworzyła swojego wnętrza. Mistrzami Edyty byli również święci. Edyta w swoim katolickim piśmiennictwie wskazuje szczególną rolę Matki Chrystusa, której zwłaszcza w okresie profesji zakonnej powierzała się bez zastrzeżeń. Znany jest też z lektury autobiografii i biografii fakt szczególnego zainteresowania dziełami świętego Ignacego z Loyoli i gloryfikowane wręcz świadectwo nawrócenia za przyczyną świętej Teresy z Avila. Niekwestionowanym mistrzem życia duchowego świętym był także święty Jan od Krzyża. I ostatecznie to on przygotował ją na dialog jej życia w prawdzie z jej życiem duchowym. Oprócz kształtowania siebie w dialogach z mistrzami, w moim przekonaniu istotne znaczenie na jej postawy życiowe miał wpływ filozofii i zasad metodologicznych. To, w jaki sposób dociekała prawdy filozoficznej, odcisnęło się na jej życiu, zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmów z innymi, towarzyszenia innym w poszukiwaniu prawdy. Można śmiało stwierdzić, że metoda fenomenologiczna, której Stein poświęciła szczególną uwagę, przygotowała Edytę zarówno na przyjęcie wiary, jak też na służenie swoją osobą innym. Zauważył to wspomniany ksiądz Krzysztof Grzywocz w ten sposób. Fenomenologia z jej założeniem istnienia obiektywnego świata uczy cierpliwego spojrzenia, zawieszenia zbyt szybkich sądów, rezygnacji ze swoich uprzedzeń i przesądów wobec zastanej rzeczywistości, zgody na nieraz długi i zawsze pokorny proces poznawczy, w wyniku którego rzeczywisty fenomen może się odwdzięczyć odsłonięciem swojej istoty. Blask tej istoty umożliwia wszelkie rzetelne poznanie. Koniec cytatu. Edyta Stein w swojej biografii wspomina związek zasad metodologicznych z życiem. Cytuję:
Nie na darmo wpajano nam stale zasadę, abyśmy do każdej rzeczy podchodzili bez uprzedzeń, odrzucając wszelkie obawy. Koniec cytatu. Natomiast opracowana przez nią w doktoracie teoria wczucia bazuje na licznych przykładach sytuacji poznawania prawdy o człowieku w sytuacjach spotkania umożliwiającego osobisty wgląd. Relacyjność i interakcja osób uwzględnia złożoność osoby ludzkiej, integralność sfery cielesnej i duchowej. Ostrożna byłabym zatem zestawianiem równości między empatią a wczuciem, co już tutaj mój przedmówca, dzisiaj ksiądz profesor Machnacz, wspomina. Grzywosz zwraca także uwagę na zbieżność zastosowania redukcji fenomenologicznej z opisem wprowadzenia w stan kontemplacji i nazywa Jana od Krzyża głównym fenomenologiem właśnie przez umiejętność odrzucania tego, co oddziela od docierania do istoty rzeczy. Metoda fenomenologiczna umożliwiła wraz z poznaniem uczestnictwo i miłość, którym pomagała na drodze życia odkrywać prawdę. Zastosowanie reguł metodycznych do formacji życiowej można zauważyć także w innym miejscu, o czym zaświadcza jezuita Erich Przywara. Uważa, że odprawienie 30-dniowych rekolekcji zakończyły się decyzją konwersji, przy czym zauważył, że jej znajomość duchowości ignacjańskiej nie ograniczała się wyłącznie do książeczki ćwiczeń, którą początkowo badała jedynie z perspektywy psychologii, ale zorientowała się, że z tego nie można jedynie czytać, ale to trzeba przeżyć. Odkryła istotę i jedność wielkich rekolekcji wyrażająca się w przyjęciu zasady paradoksu wiary. Filozof, czerpiąc z różnych źródeł, bo trzeba też wspomnieć o metodzie scholastycznej, ukształtowała niejako własną metodę łączenia prawdy obiektywnej, prawdy naukowej z prawdą życia, odkrywanej w dialogu poszczególnych nurtów. Edyta Stein proponuje myślenie fenomenologiczne jako sposób prowadzenia dialogu z drugim. Metodycznie wykorzystuje skupienie się na analizie ludzkiego doświadczenia, co więcej na całej osobie, która ujawnia się realnie w tym doświadczeniu. Metodę opartą na całościowej afirmacji osoby uważa za podstawę traktowania podmiotowego, z zastosowaniem reguł wczucia w indywidualną naturę jednostki w kontekście otaczającej go rzeczywistości. Metoda ta jest potem kontynuowana przez nurt personalizmu integralnego, w który w prekursorski sposób wpisuje się również Edyta Stein. W jaki sposób przebiegał proces stawania się mistrzem w towarzyszeniu innym? Jako pierwszy element wskazałabym Edytę Stein jako mistrzynię przyjaźni. Wprowadzenie dialogu z innymi podstawową kwestią jest umiejętność nawiązywania relacji. Stąd, cytując Zaneir, wielcy kierownicy byli mistrzami w przyjaźni. Jeśli dziś często narzekamy na brak kierowników duchowych, to jednocześnie należy spytać o kondycję dorosłych osób w zakresie zwykłych, serdecznych relacji. Często wyłącznie w obrębie koleżeńskich więzi rozstrzygane są trudne problemy życiowe. Więzy przyjacielskie to miejsce nabywania odwagi, odkrywania prawdy o sobie. Człowiek, jak pisze Edyta, który ma prowadzić innych, potrzebuje przygotowania przez współżycie z innymi. Towarzyszenie innym w okresie przedkonwersyjnym czy w życiu dojrzałym często przebiegało u Edyty właśnie taką formę. Edyta nazywana jest geniuszem przyjaźni. Relacja przyjacielska, w której z dużą hojnością potrafiła odstąpić miejsce w dialogu, połączona jest z afirmacją i mądrą radą. Było to przygotowaniem do posługi, którą podejmowała w tych relacjach. W poszukiwaniach prawdy idzie o obiektywizm, stąd Edyta Stein pisała, gdy przyjaciel patrzy na przyjaciela, widzą oni więcej. Koniec cytatu. Świadectwo relacji przyjacielskich z lat młodzieńczych i późniejszych zażyłości licznie są przytaczane w opracowaniach biograficznych. Chciałabym zwrócić uwagę na dwie relacje przyjacielskie, które mają liczne odzwierciedlenie w korespondencji. Relacja z Fryderykiem Kaufmannem i Romanem Ingardenem. Szerzej na ten temat w redakcji pisanej chciałabym tylko wspomnieć, że w relacji z Fritzem Kaufmannem, uczniem Edmunda Husserla w Getyndze, kolegą z Towarzystwa Filozoficznego, z żydowskiego pochodzenia, dialog prowadzony jest z całym uszanowaniem jego wyznania. Edyta Stein w mistrzowski sposób odkrywa stan depresyjny, który pogłębia się u jej przyjaciela i zachęca do tego, żeby sam przed sobą stanął w prawdzie i przyjął to. Żeby potrafił przede wszystkim odkryć ten stan przed kimś bliskim,
po to, żeby móc sobie pomóc przetrwać w tej sytuacji. Fryderyk Kaufmann był perfekcjonistą, ciężko mu było przyjąć trudy w postępach naukowych, stąd w mistrzowski sposób odkryła przed nim te przeszkody, które uniemożliwiały mu uzyskanie równowagi psychicznej. Przy czym ostatecznie odnosi Fritza Kaufmana do rzeczywistości duchowej, proponując poddanie się Bogu jako najlepszemu ratunkowi w tej sytuacji. Inaczej rzecz się ma z Romanem Ingardenem, z którym, jak wiemy, łączyła wieloletnia zażyłość, nazywana największą przyjaźnią. Roman Ingarden nazywany był największym przyjacielem, ale jednocześnie zabrakło tutaj dialogu, który by dotyczył przestrzeni duchowej. Co więcej, można powiedzieć, że w tej historii pełna zaangażowania emocjonalnego relacja z ostatnich dni wskazuje na to, że spór, który był prowadzony z Edytą Stein, tak naprawdę miał charakter sporu o istnienie Stein w Jezusie, o istnienie jej w prawdzie, którą odkryła. Była to rzeczywistość, która uniemożliwiała ich dalszy dialog, choć prowadzony był na płaszczyźnie intelektualnej, naukowej, połączona z afektem, z dużą przyjaźnią do samego końca, kiedy to było możliwe. Bardzo istotnym elementem w towarzyszeniu był czas posługi Edyty Stein w Kolegium Dominikańskim. Przybrało tam bardzo, bardzo intensywny charakter na zasadzie wspierania również wychowanek i współsióstr, które były w tym kolegium. Zaufanie i oddanie, jakim darzono Edytę Stein, wypływało stąd, że ona pierwsza okazywała innym swoją bliskość i zainteresowanie. Liczne relacje z korespondencji, które następują po okresie realnej posługi wobec tych osób, pokazują, że można wyłonić kilka istotnych relacji z dziewczętami, z siostrami, z osobami, które w wieku dojrzałym utrzymywały z nią ten kontakt, wskazując na to, że w wcześniejszym czasie była ich towarzyszem duchowym. Czego dotyczyły sprawy podnoszone w tej korespondencji czy w tym towarzyszeniu? Rozmowy indywidualne pozostają co prawda objęte zasadą sekretum mihi est, ale świadectwo listów pokazuje, że spora część osób, głównie kobiet, korzystała przy wsparciu w etapie konwersji, w etapie rozeznawania powołania duchowego czy powołania do małżeństwa. I stawanie w prawdzie dotyczyło także opiniowania prac naukowych, co ma już wymiar inny, dotyczy bardziej takiego wsparcia w procesie rozeznawania wyboru ewentualnej ścieżki naukowej. Przy czym krytykując, była idealnym zespoleniem prawdy i dobroci sprawiedliwości. Czyli ocena możliwości intelektualnych wiązała się równocześnie ze wsparciem i z przekonaniem, że każdy nosi w sobie wartość i potrafi ją odkryć, w ten sposób służąc, w jaki jest to najbardziej przewidziane w ich życiu. Do osób, które chciałabym wymienić, które w korespondencji zaznaczyły się jako osoby, którym towarzyszyła Edyta, była Klara Baur, której towarzyszy Edyta przy stracie matki, Izabela Hartmann, Ida Krofitsch, Erna Herman, Kalista Koff, Ruth Kantorowicz, z którą łączyły bliższe stosunki, Helena Lip. Bardzo ciekawe były też rady dotyczące procesu powołania, procesu rozeznawania powołania do małżeństwa i zakonu, Rozy Magold. Istotną kwestią w tym rozeznawaniu było to, żeby zawsze stawać w prawdzie, żeby odkrywać tą prawdę, która jest autentycznym powołaniem. Podsumowując, w badaniu życia i korespondencji można zauważyć charakterystyczne cechy jej podejścia do osoby. Ceni realne spotkanie, ale korzysta również z każdej drogi, aby spotkać człowieka w dialogu. Stawając w prawdzie, nie pozbawia nadziei, tylko lokuje ją w Bogu. Jest świadoma, że odpowiedź na wiele nurtujących kwestii człowiek nosi sam w sercu i potrzebuje jedynie wydobyć je w uważnym słuchaniu. Jej umiejętność rozeznawania dotyczy zarówno mechanizmów manipulacyjnych na gruncie psychologii, jak też słuchania autentycznego głosu serca.
rozeznawania o charakterze duchowym. Traktuje osobę całościowo pod względem antropologicznym, ale również w kontekście całej historii życia. Wierzy w pokłady dobra złożone w każdym człowieku i zaprasza do patrzenia na innych tak, jak patrzy Bóg. Towarzyszy osobom różnych stanów, świeckim, duchownym, pannom, mężatkom, wdowom i w różnej kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego. Dynamika towarzyszenia wyraźnie zmieniła się wraz z wstąpieniem Edyty Stein do Karmelu, choć i tu nie odmawia spotkań potrzebującym i dementuje swoją niedostępność. Wyraźnie jednak dialog bezpośredni, kontynuowany w listach, przechodzi w dialog serc w modlitwie. W myśl, cytuję, zasady, im głębiej ktoś zanurzył się w Bogu, tym więcej w tym samym duchu musi wyjść z siebie, to jest wchodzić w świat, by mu nieść życie. Jej wchodzenie w świat mogło odbywać się tylko w tym dialogu serc. Towarzyszenie duchowe Edyty z tego okresu poszerzone jest o pisma i rady dotyczące życia kontemplacyjnego. Sięgała aż do realnej, jednocześnie symbolicznej chwili wsparcia Róży przy aresztowaniu, czy cichego przytulania przerażonych więźniów w drodze do Auschwitz. W opinii opata Walcera Edyta była uosobieniem prostoty i naturalności. Pozostała w pełni kobietą o subtelnej, owszem macierzyńskiej wrażliwości. Nie miała w sobie nawet pozorów sztuczności czy wyniosłości. Była prosta z prostymi, uczona z uczonymi, bez jakiejkolwiek wyższości, szukająca z szukającymi, a chciałoby się niemal dodać grzeszna z grzesznymi. Można powiedzieć, że jej towarzyszenie i kierownictwo duchowe w dojrzałej formie ma charakter mistagogiczny, to znaczy łączy mistykę i umiejętności pedagogiczne. Powyższe wystąpienie było próbą poszukania związków między filozofią a duchowością, gdyż realnie zachodził ten związek w życiu Edyty Stein. Można również dzisiaj czerpać z bogactwa spuścizny Stein również w tym zakresie. O aktualności myśli Edyty Stein był przekonany Jan Paweł II, ale jego szczególne zainteresowanie można było lokować właśnie w podobnych zainteresowaniach. Natomiast również obecny papież Franciszek odnosił się do niej przynajmniej w dwóch dokumentach, jak i w licznych wystąpieniach niepisanych, wystąpieniach z Anioła Pańskiego. I nawet w ostatnim dokumencie dedykowałabym stwierdzenie z Fratelli Tutti w punkcie 224. Od czasu do czasu pojawia się cud człowieka uprzejmego, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które dodałoby otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności. Ten cytat dedykuję dziś Edycie Stein za pośrednictwem papieża Franciszka. Dziękuję bardzo.